witamy. Dziś gościem footballface.pl. Przede wszystkim muzyk, na drugim miejscu kibic. Nie wiem, czy dobrze podałem kolejność. Pablo Pawo. Witam wszystkich. Nie, to jest dobra kolejność. Znaczy, nikt by nie wiedział o tym, że jestem kibicem, gdybym nie był muzykiem, no bo to tak jest. Ty też mnie przecież zaprosiłeś, dlatego że śpiewam piosenki, no bo takich kibiców jak ja to jest, wiesz, paręnaście tysięcy podejrzewam, a w Polsce to tam parę dziesiąt czy parę setek tysięcy. Nie, nie wiem, czy tak zaangażowany. Nie, no wystarczy się przejść po ulicach, to się zobaczy. Nie, no jestem kibicem od dziecka i piłka była dla mnie ważna, jak każdy dzieciak. Chciałem być piłkarzem, wiesz, no wiadomo, więc gdzieś to zostało. Natomiast no, zawód wykonywany, muzyka. Mhm. Jak się zastanawiam, miałem pewne obawy, w jakim humorze dzisiaj przyjdziesz na tą rozmowę, bo zacytuję twojego tweeta z rana. Oficjalne stanowisko. Ciągle jestem wkurwiony. Co, stałeś lewą nogą dzisiaj? Przez trzy kropki to było napisane, żeby nie było. Jeszcze był jeden tweet. Jeszcze był jeden tweet. Tuż po meczu, ale skasowałem, bo stwierdziłem, że może tam za dużo emocji trochę było. Nie, czuję się troszeczkę oszukany, to znaczy wiem, rozumiem, jaki był pomysł Czerczesowa. No tylko, że ten pomysł nazywa się odpuszczenie spotkania tak naprawdę. Nie powiedział tego wprost. No ale to było widać, tak? I po składzie i po grze, szczególnie w drugiej połowie, bo tam jeszcze powiedzmy pierwsze 20 minut wcale nie było tak, do bramki Lechii nie było najgorzej, tam były okazje, aż byłem zdziwiony, że tak tam po skrzydle, nawet ten piekielny Masłowski coś tam kopał parę razy piłkę i ten, a potem to już żenada. To takie no, bardzo duże ryzyko i jakby o ile mogę zrozumieć trenera, gdybym był na jego miejscu, tak, no, że on sobie obmyślił, że z tą Lechią i tak można przegrać, więc lepiej zaoszczędzić tych piłkarzy, niech oni zagrają z Pogonią, zdobędą mistrzostwo. Natomiast jest też coś takiego jak kibice. No, tam pojechało, nie wiem, tam pewnie z 200 kibiców no, z Warszawy na wyjazd. Ileś dziesiątek tysięcy oglądało ten mecz w telewizji. No i żaden kibic nie chce oglądać swojej drużyny, która nie mogę powiedzieć, że nie podejmuje walki, ale. Ale gdzieś nie jest tą drużyną, którą chciałbym oglądać. Nie? No, bo wiesz co, no, ja sobie tak pomyślałem z boku trochę. Cały ten biznes, piłka nożna, opiera się na tym, że przychodzą jacyś ludzie na stadion albo oglądają w telewizji mecz, oglądają reklamy i tak dalej. Stąd się biorą pieniądze, znikąd z żadnej innej strony, więc tego kibica trzeba szanować, a to był dla mnie brak szacunku dla kibica. Oczywiście, jeśli oni wygrają z Pogonią, to nagle się okaże, że wszystko ekstra i będą brawa, natomiast z mojej strony nie będzie. Ja jestem zniesmaczony tą sytuacją. Mhm. A ja sobie, oprócz tego, że do Gdańska przyjechali kibice, to jeszcze pomyślałem sobie taką rzecz. Co to za mistrz, który kalkuluje, czy z tą drużyną chyba nie damy rady wygrać w Gdańsku, bo... Nie, zwłaszcza przy tych opowieściach trenera, który mówił, że my chcemy dominować, chcemy panować na boisku, tak, grać właśnie tym pressingiem, nie dawać szans, no a tutaj to tak trochę wyglądało, jakby przyjechali juniorzy starsi, nie? Sławek też skomentował tą dominację Legii, no. Zgadzasz się? Wiesz co, ja bym też panu Sławkowi akurat radził tak spokojnie się wypowiadać. To jest moje zdanie na temat jego mistrzostwa piłkarskiego. Natomiast no, tak, miał rację w tym momencie. Miał rację i co, mi jako kibicowi Legii jest wstyd trochę, wiesz. To taka jest sytuacja. Już miałem rozmowy, oczywiście mam kolegów polonistów tutaj, wiadomo, to Warszawa, więc to się miesza i swoje musiałem już wysłuchać na żarcików wszystkich. I tak i nie bardzo miałem co odpowiedzieć. No wiesz, bo można przegrać mecz z każdym. To nie ma problemu. No, kiedy widzisz, że po prostu ktoś jest lepszy od ciebie. A kiedy masz wrażenie, że tu jest, no to duże słowo powiem, szwindel jakiś tam, no to trudno bronić trenera, trudno bronić tych piłkarzy, których ja przecież lubię, kibicuję im, wiesz. Ale tak, nie dali argumentów, żeby ich obronić. Czyli nie jesteś takim kibicem, który
weźmie, powiedzmy, za wszelką cenę jakby tytuły, że się liczą. Jednak trochę patrzysz jeszcze wiesz na to, co? Jak... Tak, bez wątpienia. Ja lubię po prostu, jak ktoś dobrze gra w piłkę i powiedzmy ta szkoła, która jest teraz w Europie od paru lat obecna, to znaczy, że możemy grać brzydko, ale wygrywajmy, trochę do mnie nie trafia, no bo mówię to też jako muzyk, że to jest rozrywka. Rozrywka ma być przyjemna. No. Co nie znaczy, że oczywiście, że nie można się zachwycać Atletico na przykład. No, rozumiem, to zresztą Okoński bardzo ładnie wytłumaczył, dlaczego się można zachwycać. Natomiast ja wolę patrzeć, jak ktoś gra fajne akcje, gra z pierwszej piłki, ma pomysł, są prostopadłe podania i tak dalej. Lubię to, co jest urokliwe w piłce. Lechi może powinieneś kibicować? Nie, no to już jest takie powiedzenie, że można zmienić religię, można zmienić żonę, ale jak już zacząłeś komuś kibicować, to drużyny się nie zmienia. Nie, natomiast no, staram się być obiektywny. Oczywiście jestem zagorzałym kibicem, natomiast no, nie będę bronił chłopaków, kiedy nie da się ich obronić. No. Jest też jeden tweet był, którego dzisiaj już nie mogłem znaleźć, ale zdaje się był chyba w środę. Prezes Leszczodolski napisał, że dzisiaj się nie udało. Tak. W niedzielę. Pamiętasz, co tam napisałeś? Tak, no, pamiętam. Skasowałem. No jednak tam było za dużo emocji. To było tuż po meczu. Ja wbrew pozorom bardzo rzadko przeklinam, a tam parę słów było męskich, bo to jest też tak. Legia ma ten budżet naprawdę powalający jak na naszą ligę. Tak? Wielokrotnie większy od budżetów większości drużyn. I chyba nie może prezes mówić, że no dziś się nie udało i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak. Znaczy, mam obawy, że przy tak wielkich pieniądzach to Zagłębie Lubin grałoby już w Lidze Mistrzów, wiesz, no, i to mnie trochę irytuje. To mój kolega bardzo ładnie napisał któregoś dnia, że to nie może być tak, że kiedy masz taki budżet, masz niby świetną akademię, niby świetnych skautów i tak dalej, a drżysz przed meczem u siebie z Piastem Gliwice, z całym szacunkiem dla Piasta, który gra świetną piłkę. No coś tam idzie nie do końca tak. Ja mam takie wrażenie. No. Zapytam cię wprost, bo wiem, że bronisz. To nie mój. A to mój. Masz moją piosenkę ustawioną? Tak. Halo? A jest ze mną? Jest. A dobra, to już pokazuję. Do ciebie. Dzień dobry. Dobra, ty. Nie, ty mi nigdy nie przeszkadzasz. Żeście to ukartowali, ja was znam. Spontan. No mam nadzieję, chociaż po ostatnim meczu to prawdę mówiąc taka będzie, troszkę gorzka będzie ta feta. Wolałbym, żeby... Tak. Byłem zły, ale ja myślę, że ty też byłeś zły. No, mistrz powinien grać jak mistrz, a nie jak junior starszy, no to wiesz. Tak. I tak się wydawało, że tak będzie. Nie? A się zupełnie nie udało. Tak, a potem gram koncert, więc jeśli będziesz miał czas, to zapraszam pod Muzeum Powstania. Po meczu będę grał koncert za darmo, więc jak masz czas, to zapraszam. Tak jest. No domyślam się, że to nie jest całkiem przypadek. No, dobrze. Trzymaj się, cześć. Kto to był? Śpiewają miasta, śpiewają wioski, najlepszy piłkarz to Dziekanowski. Wiesz co, to... Ukartowaliście to, a to jest niedobrze, bo ja zawsze jestem strasznie przejęty. Jak spotykam Darka, czy jak się... Nie wyglądasz. Wiesz co, nie, no, dobra mina do gry. To jest tak, że jak ktoś był twoim idolem, jak miałeś lat 10-12, to już potem, czy tam 9,
to już potem większego nie będziesz miał nigdy. Nie, to już są inne emocje, więc no akurat to, że my z Darkiem zostaliśmy kolegami, to jest najfajniejsza historia mojego życia w ogóle, nie? To wiesz, jeszcze tylko mógłbym, wiesz, zostać kolegą Enzo Francescoliego i potem już mogę umierać właściwie. Natomiast no, ja pamiętam Darka z boiska i był to magik, no. Był to po prostu magik. Oczywiście nie w każdym meczu był magikiem, tak bym to ujął. Natomiast ja kocham takich piłkarzy i dlatego, wiesz, w ostatnich latach moim ukochanym piłkarzem Legii był Liboja. Bo ja oczekuję tego właśnie, że coś się stanie nietypowego. Ktoś coś zrobi więcej niż ponad ligowa przeciętność. No, piłka nożna to też jest rozrywka i chodzi się oglądać wirtuozy, jeśli się zdarzają. No, a Darek Dziekanowski bez wątpienia był wirtuozem piłkarskim. Wróćmy do tego, co mamy. Mamy Stanisława Czerczesowa, też byłego piłkarza. Bardzo dobrego piłkarza. Bardzo dobrego piłkarza. Bronisz do tej pory chyba, z tego co widzę, Henninga Berga. A powiedz, jak u Ciebie jest tym Czerczesowym? Czy on Cię przekonał? To, co zrobił w tej... Ja powiedziałbym, że są trzy fazy. To znaczy, pierwsza faza, kiedy on przyszedł, to zupełnie mnie to nie przekonywało, ale oczywiście no, trzeba wziąć pod uwagę, że no nie da się z dnia na dzień tak dużo, dużo zmienić. Potem po meczu z Jagiellonią u siebie zauważyłem, że no, to, co on chce piłkarzom jakby narzucić, zaczęło funkcjonować. No, tylko się okazało, że tej pary starczyło nawet nie na całą rundę, więc trudno jest mi ocenić. Ja oczywiście, wiesz, nie skończyłem AWF-u, nie jestem taktykiem piłkarskim, natomiast chwilami mam wrażenie, że nie widzę tej myśli trenerskiej na boisku. Tak jak ją widziałem przez parę spotkań, to teraz znowu jest tak, że chwilami się wydaje, że to jest chaotyczna jest ta gra. Ja widzę siłę w Legii, w sensie takim, że fizycznie. Okay, nauczyli się fizycznie grać tego pressingu, ale... To nie jest moja ulubiona piłka, to też ja muszę powiedzieć, że to nie jest, ale tak, no, tak wygrali z Piastem. To troszkę tam na przykład pan Mielcarski tego nie widział w telewizji, ale było tak, że oni po prostu porozbijali ich fizycznie. Akurat mam wrażenie, że w tym meczu to 20 minut było na zasadzie kto kogo fizycznie weźmie, później Legia coś tam zaczęła grać. No, padły te gole z jakichś tam akcji, ale w wielu meczach właśnie nie. Tak, znaczy ja miałem wrażenie, że oczywiście to są żarty na temat schematów Berga. I też było tak, że za późnego Berga tam się jakaś degrengolada po prostu wkradła. Natomiast był taki moment, który moim zdaniem się przerwał po tym niewczesnym odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Był taki moment, że było widać, że oni wiedzą, co chcą grać i grają to. I są wykonane. Pytanie dzisiaj jest na przykład takie, co by zrobił trener Henning Berg, gdyby miał takich piłkarzy, jakich ma teraz Czerczesow? Bo moim zdaniem ma lepszych Czerczesow, po prostu dostał lepszy materiał. No, przyszedł ten Chlauszek, wrócił Jędza. To są po prostu bardzo dobrzy piłkarze, jak na naszą ligę. No, Chlauszek to jest w ogóle na pewno najlepszy zawodnik na swojej pozycji. No i tak, no, ale tego się już nie dowiemy. Prezesi zdecydowali, że trzeba kogoś nowego. Po owocach ich czynów poznacie ich. No. Natomiast nie mogę powiedzieć, że mnie ta Legia zachwycała. To nie jest. W ogóle od dawna mnie ta Legia nie zachwyca i to jest dosyć smutne. Też trzymając się wpisów na Twitterze, teraz mi wyciągniesz wszystkie brudy, które tamte. W kwestii piłkarzy, których ma Legia. Widziałeś to dzisiaj? No tak, tak. tak. Bronisz go. Ja powiem jedną rzecz. No, Kuba ma kłopot taki, że, bo mówimy o Kubie Rzeźniczaku, że czy pan Kuba, bo to nie jest żaden mój kolega. Pan Jakub. Ma taki kłopot, że on jest trochę nadaktywny w social mediach, tak. Różnych tam, na Twitterze, na Facebooku i tak dalej. Rozumiem, że to ma być takie nowoczesne. No,
Tak jest również na zachodzie, tam nowy, słynne te jakieś tam peryskopy z szatni, które robią piłkarze Barcelony i tak dalej. Rodzaj show, tak? Natomiast czasem, na przykład po przegranym meczu z Lechią, mógłby człowiek się powstrzymać. Natomiast dlaczego bronię Kuby? Bo Pana Jakuba. Pana Jakuba? Nie no, Kuby mam nadzieję, że mi wybaczy. Nie pamiętam, a jest on tu przecież bardzo długo już, meczu, w którym mógłbym powiedzieć, że odpuścił. A wielu takich, którzy są przez kibiców Legii fetowani, to pamiętam takie mecze. Nie będę mówił nazwiskami, ale takich, że wyraźnie było widać, że ten Kuba ma swoje umiejętności, raz jest lepiej, wiadomo, raz jest gorzej. Natomiast to jest facet, który naprawdę stawia serce na boisku i trudno mieć do niego pod tym względem pretensje. I ja nie miałem nigdy wrażenia, że on nie zagrał na tyle, na ile może. Tam są jakieś kłopoty, myślę, że chwilami takie psychologiczne, znaczy, że gdzieś jest przemotywowanie, że te jego błędy, że on potrafi zagrać fantastyczny mecz przez 87 minut, a nagle w jednej minucie coś tam pęka, robi jakiś głupi błąd, taki naprawdę aż nielicujący z jego poziomem piłkarskim. To jest dla psychologa czy dla pisarza historia, ale zupełnie nie jestem w tej grupie, która hejtuje. Która hejtuje, tak. Ale zdarza mi się pomyśleć, że dzisiaj Kuba mógłbyś Instagrama odłączyć po prostu, nie? Pójść na spacer, przemyśleć jakieś tam rzeczy. Natomiast wiesz, jest wiele osób, które nie mają Instagrama w Legii i nie piszą na Facebooku. Za to mam wrażenie, że zdarza im się zwalniać trenerów i odpuszczać mecze, nie? To ja wolę Kubę. Okej. Okay. To ostatnie pytanie. Powiedz, że szykujesz się na wyjście na starówkę, czy jeśli Legia zdobędzie tytuł mistrzowski w niedzielę, pójdziesz fetować, czy nie wiem, czy wśród kibiców, czy w domu będziesz to cieszył? Gram koncert. Grasz koncert. Gram koncert w Warszawie tuż po meczu, więc to w ogóle jest ciekawe, jak to wszystko się uda zrobić. Gramy koncert pod Muzeum Powstania, tam jest takie otwarcie przestrzeni nowej dla warszawiaków. Darmowy koncert. Więc tam będę świętował, mam nadzieję. No, trochę sobie nie wyobrażam innej sytuacji. Jeśli Legia miałaby nie wygrać tego meczu, no to chyba czeka drużynę rewolucja. No. I prawdę mówiąc, wtedy chyba by się okazało, że zatrudnienie Czerczesowa to był błąd. Oby tak nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.